już z banku całkiem. No dobra. Jeszcze sprawdzę, jak to wygląda. Będziemy nagrywać. Jeszcze mi się... Mać głową może być. Reszta jest okej. Okay. Jak? Zaczynamy? Jakie pierwsze pytanie? Ty posklejasz ładnie później, no? Kaszka i Karolina. Dobra, jedziemy. Witam wszystkich widzów Gryfit TV w kolejnym odcinku Rozmowy przy szklance. Dzisiaj wyjątkowo dwie kobiety z drużyny Polonia Volleyball, tak? Zgadza się. Kaszka i Karolina. Dziewczyny, może zaczniemy od tego, w jakich klubach grałyście w Polsce i jak później znalazłyście się w Londynie. No to dobrze, może ja zacznę w takim razie. No ja pochodzę w ogóle ze Starego Sącza i tam jakby zaczęłam swoje, stawiałam swoje pierwsze kroki w klubie po bratu Stary Sącz. I byłaś bobowej? Tak, byłam, grałyśmy też bobowej. Tak, moim pierwszym trenerem był pan trener Janusz Pasiut, którego pozdrawiam, jeżeli ogląda. No i tak tam właśnie Stary Sącz grałam przez kilka parę ładnych lat. Później przeniosłam się do Krakowa, do Wisły Kraków, tam spędziłam bodajże 4 lata. A później grałam rok na Białorusi. No, teraz jestem tutaj. Tak pokrótce moja droga wyglądała. Teraz szybko, Karolina? Znaczy nie szybko, no. Kasia. Nie szkodzi. Przez te wasze stroje sportowe. Nie szkodzi. Proszę. Generalnie moja przygoda zaczęła się gdzieś mniej więcej gdzieś tam w podstawówce. Już pierwsze kroki gdzieś stawiałam, ale to tak delikatnie, wiadomo, w szkolnych rozgrywkach. Następnie trafiłam do drugiej ligi w AZD Siadło w Poznań. Pochodzę generalnie z Poznania, tam się uczyłam, studiowałam. Po czym ostatni praktycznie mój sezon grałam w HTPS Chodzież. No i po 5 latach tak naprawdę przerwy trafiłam tutaj do Polonii, po czym jak się przeprowadziłam do Londynu. Także droga może krótka, związana. Jak trafiłyście na treningi w ogóle do klubu? Rozmawiałem kiedyś z Grześkiem Niskim, graczem Polonii Volleyball, byłym, przepraszam. I opowiadał, że na przykład gdzieś tam jego kolega rozdawał jakieś lotki i tak trafił po prostu na trening. A jaka jest wasza historia? Znaczy generalnie ja po prostu poczułam, że na nowo chciałabym sobie coś pograć, może nie jakoś mecze, treningi, po prostu chęć poruszania się troszeczkę. Także po prostu w poszukiwaniu przez internet tak naprawdę wskoczyła strona, tak naprawdę Facebook Polonia, gdzie zobaczyłam, że mają również żeńską ligę. Napisałam maila, odezwali się w bardzo krótkim czasie. A przyszłam na pierwszy trening, tak się zaczęło generalnie. Ile już grasz? Generalnie od zeszłego roku, dopiero rok tutaj mam do czynienia z Polonią, także myślę, że zostanę na jeszcze troszeczkę. Karolina? U mnie podobnie było. Tutaj ogólnie myślę, jak większość z osób przyjąłam na 2 miesiące, więc nie zamierzałam jakby na dłużej dostać. No i przez 2 miesiące pomyślałam sobie, że fajnie byłoby gdziekolwiek coś pograć. W ogóle nie wiedziałam, że tutaj siatkówka w Anglii istnieje. Więc tak podobnie jak Kasia, tak przesiedziłam na internecie, znalazłam stronę Polonii, skontaktowałam się, nie wiem, z prezesem bodajże, no i tak już później poszłam na pierwszy trening i już zostałam. Także. Jak wygląda właśnie prowadzenie klubu tutaj w Anglii? Jaka jest różnica między treningami? Może coś powiecie właśnie, chodzi mi o różnicę między Polską a Anglią, czym to się różni? Trenerem jest? Mark, tak? Ale nie jest Polakiem. Zrozumiem, że nie jest Polakiem. Nie, jest Grekiem. Ile w ogóle jest dziewczyn w drużynie z Polski? Jak to wygląda? Że Kasia pierwsza. No to jest bardzo ciekawe, ile jest w Polonii dziewczyn z Polski. W Super 8 są tylko dwie, czyli my. A reszta dziewczyn tak naprawdę zewsząd, tak naprawdę z każdego jednego zakątka mamy dziewczyny. Także jakie było pytanie? Skąd jest trener? Nie, na przykład różnica, mówisz, że dużo dziewczyn z całego świata. Widzicie jakąś różnicę między zachowaniem na meczach, na treningach? Nie, myślę, że w zachowaniu to wszystko jest raczej podobnie. Generalnie prowadzenie klubu jest zupełnie inne, ponieważ no, my trenujemy, to nie jest liga zawodowa, prawda? Dlatego nie trenuje się 2 razy dziennie, tylko trenuje się 2 razy w tygodniu. My oprócz tego, że trenujemy, to jeszcze pracujemy. Więc jakby cała organizacja tutaj jest inna, no i
na przykład okres przygotowania to jest tak naprawdę, my od razu przechodzimy do grania, nie mamy żadnego tam okresu przygotowania fizycznego i to wszystko jest takie jakby na szybko, więc musimy się szybko ze sobą jakby zgrać i dogadać. Ale generalnie Mark jest bardzo dobrym trenerem, miałam już do czynienia z wieloma trenerami, także mogę powiedzieć, że naprawdę Mark jest bardzo dobrym trenerem i doceniam go, jego pracę. Także wszystko on to stara się fajnie układać i wszystko, myślę, wszystko się fajnie potoczy. A jak poziom siatkówki w Anglii? Generalnie, jeżeli pochodzi... Jakby tak porównać w ligach, które występowałyście, w drużynach między swoimi drużynami. Czy jeżeli by chodziło, na przykład tak jak ja mam wyłącznie doświadczenie z drugiej ligi, generalnie według mnie poziom jest bardzo podobny tak naprawdę. Też zależy, każdego sezonu są inne zawodniczki, które mają różne doświadczenie. Jednego sezonu są po prostu zawodniczki z pierwszej ligi, gdzieś w swoich krajach wcześniej grały troszeczkę wyżej, to wiadomo, przyniosą więcej tego doświadczenia do drużyny. Ale też bywają zawodniczki, które mają mniejsze doświadczenie. Także ten poziom jest dosyć taki mieszany, aczkolwiek porównując z mojego doświadczenia do drugiej ligi, to takie top druga liga tak naprawdę. A Karolina, co uważasz? Stary sąd w Europie? Myślę, że miałam szansę na pewno, tak. Teraz zobaczę, że teraz Teresa już ma bardzo dobrą drużynę i tam wszystko się fajnie pnie do góry i układa, więc myślę, że tak. Bez ciebie. Bez mnie. Jak sobie muszą radzić. A w jakim klubie występowałaś na Białorusi? Jaka to była liga? Ekstraklasa. Ekstraklasa? I za tym długo tam grasz? Rok. Jak? Wrażenia z ligi białoruskiej? Liga białoruska jest dobrą ligą, muszę przyznać. Jest bardzo dużo wysokich dziewczyn, tak podobnie do Rosji bym powiedziała, że bardzo wysokie dziewczyny i no szybka gra, także no fajnie tam było. Było to też takie doświadczenie, muszę przyznać, ciekawe, no bo Białoruś jest takim zamkniętym krajem, więc nie każdy może tam pojechać po prostu zobaczyć, jak tam jest, więc to było fajne doświadczenie. Także. Jak w ogóle wyglądają mecze tutaj w Anglii? Dużo przychodzi, chodzi mi o Londyn, dużo przychodzi kibiców, czy jak jeździcie na jakieś mecze wyjazdowe, jak to wygląda? To zależy w sumie jaki mecz tak naprawdę, bo na większość naszych meczy może nie mamy jakąś dużej puli kibiców. Nie będę się pytać, gdzie gracie. Aczkolwiek, jeżeli by chodziło o takie ważniejsze już mecze, które rozgrywamy pod koniec sezonu, a to już dosyć sporo kibiców przychodzi. Wiadomo, większość to są nasi znajomi, rodziny, przyjaciele, także, ale staramy się coraz bardziej to rozpowszechniać. Zachęcamy naprawdę wszystkich. Jest na co popatrzeć i jest warto. Również właśnie w tym sezonie tak naprawdę jesteśmy w trakcie poszukiwań cały czas sponsorów. Jak już Karolina tutaj wspomniała, my nie gramy w zawodowej lidze, także no nie dostajemy za to ani żadnych pieniążków, ani no nie wzbogacamy się dzięki graniu. Robimy to dla siebie, robimy to też dla innych, żeby inni mogli podziwiać. Promocja siatkówki. I promocja siatkówki między innymi. Także cały czas szukamy jakiegoś wsparcia, czy mniejszych, czy większych sponsorów, naprawdę wszystko jak najbardziej mile widziane. Zachęcam. Powiedzcie mi coś o... Nie wiem, o jakichś sukcesach. Są jakieś sukcesy drużyny? Pewnie, same sukcesy. Generalnie w zeszłym roku zajęliśmy drugie miejsce w Super 8, w lidze Super 8. I następnie w pucharze Londynu również zajęliśmy drugie miejsce. Cały czas mieścimy się na podium. W tym roku mamy, wiadomo, wyższe troszeczkę ambicje, żeby zająć to pierwsze jednak miejsce. Już mamy cele wyznaczone, treningi już jak najbardziej są w trakcie. Czy spotykacie jakieś inne dziewczyny z Polski w innych drużynach? Jest kilka dziewczyn, z tego co pamiętam. Pamiętam, jest jedna albo dwie, Magda? Tak? Jest, tak. Ale ja wcześniej akurat tych dziewczyn nie znałam. Nie, trudno też mi powiedzieć z imion, ale wiem, że się zdarzają czasami, jak widzimy listę zawodniczek z przeciwnej drużyny, to czasami się zdarzają, czy jedna, dwie dziewczyny. Także to nie jest tylko tak, że w Polonii grają tylko Polki, bo to zależy też, gdzie kto mieszka, jeden jest bliżej. To... Jak to się stało, że tylko dwie dziewczyny tu są z Polski, drużyny, jest to nazwa Polonia, a dwie dziewczyny. Trudno odpowiedzieć chyba na to pytanie. Czyli dwie dziewczyny jednak do grania z Polski, to
zapraszamy. Zapraszamy. Też właśnie mamy drugi zespół tak naprawdę, Premier League, w którym tam większość dziewczyn jest tak naprawdę z Polski. Tylko niektóre dziewczyny są z innych krajów. Także no, trudno jest powiedzieć, dlaczego akurat u nas nikt więcej nie gra, ale cały czas mamy nabór, cały czas zbieramy nowe zawodniczki, także jeżeli by jakaś dziewczyna się znalazła, a nie wie, że jest siatkówka w Londynie o dobrym naprawdę poziomie, zapraszamy. Jak wygląda sytuacja w drużynie? Gracie w podstawowym składzie, w ogóle na jakich pozycjach gracie? Karolina na Libero, chyba wiem, że grała z tam. Nie wiem. Ale myślę, że środkowa. Pamiętam, że grałaś w Parku Cup. Tutaj też na Libero? No tak, niestety z rozdawięcia nie pozwala, więc... Ja gram na lewym skrzydle, atakująca, przyjmująca. W pierwszym składzie gracie? Myślę, że to... Znaczy w tamtym sezonie, no to ja gram w pierwszym składzie. Znaczy, trudno tak powiedzieć, no bo taka, jest to taka drużyna bardziej, bym chciała, przyjazna, więc każdy chce grać, nie ma takiej rywalizacji. Więc tak bym powiedziała, no pół na pół, prawda? A w tym sezonie nas zobaczymy. Ale trzeba było powiedzieć, że grać, nie wiem, że nie umiesz. Znaczy, trener tak naprawdę mamy, Krzysztof, myślę, że też się wspomniałam. Mark jest trenerem, który naprawdę ma bardzo taki open mind i naprawdę daje każdemu szansę pograć. Zawsze jedziemy na mecze, każda zawodniczka dostanie szansę, żeby pograć. Wiadomo też, zawsze patrzy na dobrą drużynę, na dobro wygrania danego meczu. Jeżeli coś jest bardzo ważne, no to trzymamy się jakiś tam, wiadomo, jak najwyższego poziomu. Ale generalnie no, to zależy, bo to też wiadomo, jest 12 dziewczyn tak naprawdę. To troszkę inaczej, bo to jest tak, jak powiedziałam, drużyna przyjacielska, więc każdy sobie chce pograć, więc nie ma takiego czegoś, że tam dziewczyny nigdy nie grają, prawda? Może w tym późniejszym etapie, gdy są mecze naprawdę ważne, to wtedy jest jakby ta, powiedzmy, szóstka, która gra cały czas. Dobrze, dziewczyny, będziemy rozdać się dużo, zaczynamy zaczynać się trening, tak? Dokładnie. Dobra, dziękuję za wywiad. Dziękujemy. Zaproście się kibiców na mecze. Jak najbardziej, zapraszamy. Przepraszam, kiedy w ogóle się sezon zaczyna? Generalnie sezon zaczynamy od początku października. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie przygotowań do Legacy Cup. Jest to bardzo duże wydarzenie. Generalnie w Londynie. Także serdecznie wszystkich zapraszamy. Będą naprawdę... Będzie jakaś drużyna z Polski, bo wiem, że jest... Będzie słuchawa. Chodzi o mężczyzn. A u dziewczyn? U dziewczyn będzie, z tego co ja wiem, mistrz Francji, Klem. Tak. I mistrz Niemiec. Mistrzynie Niemiec. Będziemy mamy Polonia i również Northumbria będzie. No to fajnie, że macie możliwość właśnie w grania. Nie, super. Tak, jest to fajne, naprawdę, fajne. Jest to duża możliwość dla nas pokazania się i tak naprawdę. Duża impreza, także myślę, że będzie fajnie. Zapraszamy wszystkich kibiców na udział. Dobra. Zapraszam. Dziękuję. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki.